Koniec z płaceniem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Miliony osób mogą się wyrejestrować. Wielu konsumentów uważa miesięczny abonament radiowo-telewizyjny za uciążliwe zobowiązanie, nawet jeśli posiadają w swoich domach odbiorniki telewizyjne i radiowe. Opłatę 18,36 € miesięcznie za gospodarstwo domowe muszą uiszczać wszystkie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Niemiec, zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy. Za niepłacenie grożą surowe kary, włącznie z karą pozbawienia wolności. Jednak Centrum Ochrony Konsumentów Brandenburgii przypomina, że miliony osób mogą uzyskać zwolnienie z tej opłaty. W Niemczech abonamentu radiowo-telewizyjnego nie muszą płacić odbiorcy zasiłków socjalnych, osoby pobierające dodatek do emerytury oraz dodatek z tytułu częściowej niezdolności do pracy, odbiorcy zasiłku dla osób niezdolnych do pracy albo zasiłku dla bezrobotnych, o ile nie zostały przyznane dodatki, których wysokość przekracza wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego, studenci korzystający z dofinansowania albo osoby pobierające dofinansowanie do nauki zawodu, jeżeli mieszkają poza domem rodzinnym, oraz odbiorcy zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.